Dzień dobry, witam na kolejnym spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Niestety dzisiaj nie możemy się spotkać z Wami tutaj osobiście, ale mam nadzieję, że oglądacie nas przed Waszymi ekranami komputerów, telewizorów, komórek i wszystkiego, co ma ekran. Dzisiejszym naszym gościem jest Maciek Bielawski. Dzień dobry, Panie Maćku. Dzień dobry. Spotkamy się tutaj w ramach takiego projektu Trójsmak Literacki. Założyliśmy sobie, że będziemy promować trzy gatunki literackie, jakim jest epika, liryka, dramat. Epika i liryka już była, dramat w postaci balladny również. A dzisiaj troszkę sobie rozszerzymy tą epikę o opowiadania. Nasze spotkanie ma taki tytuł Smak opowieści o tym i posmakujemy sobie właśnie książek pana Maćka Bielawskiego. No i tak, żeby przedstawić naszego gościa, to jest autorem dwóch świetnych książek, Twarde parapety i Doktor Bianko i inne opowiadania. I jak sobie tak podejrzałam troszeczkę, co pan robi, weszłam na pana Facebooka, a że dzisiaj wszystko mamy w internecie, to zobaczyłam, że pan też robi zdjęcia. I myślę, że też o fotografii troszeczkę dzisiaj porozmawiamy z tego względu, że widzę tutaj podobieństwa, jeżeli chodzi o formę tworzenia narracji. Ale od czego chciałabym zacząć? Może zacznijmy od tej pierwszej książki, Twarde parapety. Proszę mi powiedzieć, czym jest dla pana pamięć? Bo to jest jakby książka o dzieciństwie, więc gdzieś ta pamięć tutaj nam tak funkcjonuje w tej książce. Bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Jest mi miło być tutaj w Jastrzębiu Zdroju, pierwszy raz jestem. Czym jest pamięć? No pamięć jest na pewno czymś, taka głębsza pamięć, na której oparta jest właśnie pierwsza książka Twarde parapety, no bo jest to w pewnym sensie książka taka autobiograficzna. Pamięć jest taką komórką, do której jest bardzo trudno dotrzeć, jeśli chcielibyśmy sobie tak po prostu momentalnie zejść, powiedzmy, 20 czy 25 lat wstecz. Ja pisząc tę książkę, no wykonałem, myślę, taką bardzo dużą pracę, jeśli chodzi o wchodzenie właśnie do tej komórki, o odkopywanie różnych obrazów, zdarzeń, no głównie z dzieciństwa. Na początku, jak zacząłem ją pisać, no to miałem jeden obraz, to był taki obraz właśnie niepełnej rodziny, z której ojciec wyjechał za granicę, żeby polepszyć byt tej rodziny. I to było wszystko. I im więcej o tym myślałem, im więcej jakby angażowałem się w tą sytuację, która miała miejsce na początku lat 80., tym więcej rzeczy mi się przypominało, takich w ogóle, o których nie myślałem nigdy. Przez wszystkie lata, które później nastąpiły. No więc wracając do pytania, no pamięć jest takim narzędziem troszeczkę do odkrywania w tym przypadku siebie i różnych mechanizmów, które sprawiły, że człowiek jest tym, kim jest. Jest to taki też element mocno formujący, to znaczy ten sam proces sięgania właśnie w głąb pamięci pozwala na stworzenie sobie takiej mapy, która pokazuje, kim byliśmy wtedy i co się z nami działo i finalnie, co z tego wszystkiego wyszło, czyli kim jesteśmy teraz. Tak bym to, może być może troszkę chaotycznie, ale tak bym odpowiedział na to pytanie. Pytam o to dlatego, że tutaj właśnie ta pamięć, ta wspomnieniowość, ta historia tego Maciusia, ona jest nie tylko jakby przedstawiona jako historia, jako fabuła, ale gdzieś ta pamięć jest zaklęta w przedmioty. Także
czy przedmioty wyzwalają w nas jakieś wspomnienia, czy w Panu wyzwalają wspomnienia? Tak, no przedmioty wyzwalają wspomnienia, no bo z nimi są związane jakieś konkretne zdarzenia. One wpływają na zachowania ludzi, na relacje między ludźmi. Przedmioty również nas w jakiś tam sposób formują, czy też nawet formatują. No jest tutaj faktycznie dużo przedmiotów, ale tutaj cel był taki, żeby po prostu stworzyć no, takie dobre tło dla epoki, w której się, dla czasów, w których ta książka, ta cała fabuła się dzieje. No to czyli jest to cały taki rezerwuar różnych tak zwanych duchologicznych przedmiotów, to wszystko, co było ogólnie niedostępne, ale mogło być dostępne, jeśli ktoś miał na przykład rodzinę za granicą, no bo to wszystko oczywiście przychodziło w paczkach. Myślę, że o tym też pani tutaj głównie myśli, no bo też z drugiej strony są te szare przedmioty, które też były bardzo istotne, a które były dostępne na wyciągnięcie ręki dla każdego. Tak, bo tu te przedmioty też są takim symbolem podziału tego społeczeństwa, tych sąsiadów czy tych znajomych, ci właśnie, którzy są uprzywilejowani, bo dostają paczki i ci, którzy tych paczek nie mają i niestety muszą obyć się smakiem, więc tu też jest taki symbol tej nierówności w tych przedmiotach. Proszę mi powiedzieć, bo tutaj właśnie ja jeszcze będę drążyła te przedmioty z tego względu, że jakby tutaj mamy, moim zdaniem, jak czytałam tą książkę, to ten Maciuś, który ciągle dostaje te paczki, ciągle na coś czeka, tutaj ma tego w nadmiarze, ale ma pewne braki i jakby ja w tych przedmiotach widzę pewną taką kompensację tego braku bezpieczeństwa i tego ojcowstwa. Mm-hmm. No to znaczy tak faktycznie u tego bohatera się to odbywa. Ten bohater ma przedmiotami rekompensowany taki no, podstawowy brak, który jest takim brakiem emocjonalnym. Natomiast myślę, że to akurat nie jest nic wyjątkowego, no bo tak w tej chwili jest na świecie bardzo często, że często dzieci, które powiedzmy nawet nie tyle, że wychowują się w jakichś tam niepełnych rodzinach, nawet w rodzinach tak zwanych pełnych, często mają brak zainteresowania, czy nawet może nie tyle brak zainteresowania, ale taki brak czasu po prostu, który rodzice mogą dzieciom poświęcić, rekompensowany przedmiotami. No niestety wiadomo jak jest, taki przedmiot cieszy krótko i myślę, że w dłuższej perspektywie jeszcze pogłębia jakąś frustrację u dziecka. No, tak pewnie i było u bohatera Twardych Parapetów. No właśnie, Twarde Parapety, bo też tytuł jest dosyć metaforyczny. On jakby otwiera pan twardymi parapetami, twardym parapetem całą tą historię. Czym jest Twardy Parapet w tej książce? No, jest przede wszystkim takim elementem jakby nierozerwalnie związanym z tą architekturą lat 80., czyli to były te lastrykowe, takie zimne, no też przez to twarde parapety w odróżnieniu na przykład do parapetów takich drewnianych, które były w starym budownictwie, w jakichś kamienicach poniemieckich, czy też no teraz wiadomo, że już są różne parapety i nie ma się tutaj co odwoływać do współczesnych parapetów. No natomiast w tej twardości tych właśnie twardych parapetów z lat 80. jest też przede wszystkim takie czekanie, no bo ta książka się otwiera właśnie sceną, w której bohater na tym twardym parapecie, opierając się łokciami, po prostu czeka na ojca, no i ten chłód, ta twardość po prostu będzie później się za nim ciągnęła już jako taka w ogóle figura czekania przez całą książkę, tam do pewnego momentu, kiedy już w pewnym momencie przestanie wreszcie czekać.
No ale no jest ten parapet, zresztą mnóstwo ludzi na parapecie wyczekuje na coś. Tak, zwłaszcza w blokach. Tak. W blokach, w kamienicach. Tak, tak. Ja bardzo lubię właśnie patrzeć na kamienice, chodzić właśnie różnymi podwórkami, też między innymi po to, żeby zdjęcia robić. No i widzę ludzi, którzy po prostu w tych oknach czekają na coś, zabijają jakiś albo, znaczy albo w ten sposób spędzają swój wolny czas, albo po prostu nie mają nic innego do roboty, no i patrzą, co tam się dzieje poza mieszkaniem. No tak, bo to ciekawskie jest zawsze sąsiadki na przykład. No na przykład ciekawskie, ale też ja bym też nie nazywał ich ciekawskimi, no bo na tych parapetach często się odbywają jakieś tam mikrodramaty ludzkie. Tak. Po prostu ktoś już nie może wysiedzieć w swoim mieszkaniu, no więc stara się otworzyć na świat i to jest jedna z form właśnie takiego wyjścia no, do ludzi w cudzysłowie, no bo ci ludzie są gdzieś tam na ulicy. No, to jest właśnie taki, myślę, taki element, taka figura związana z czekaniem na coś, ale też no, z samotnością. Tak to, myślę, można opisać. No tak, teraz mi się też skojarzyło z tym czekaniem rodzica na przykład, wyczekującego na powrót dziecka, więc ten parapet ma taką, oprócz tego namacalnego charakteru, właśnie taką symbolikę, jak pan mówi, oczekiwania, pewnego takiego zawieszenia i myślę, że też troszeczkę lęku, bo to jednak to wypatrywanie tych bliskich, to gdzieś tak zaburza to nasze poczucie takiego komfortu i bezpieczeństwa. No i na pewno też pomaga w tym wyczekiwaniu, tak. No bo jednak jest się, tak, jest się na czymś oprzeć. Tak. Spotkałem się też w Wielkiej Płycie z takimi otworami okiennymi, które nie mają parapetów. Na przykład moja ciocia miała takie okno, w którym po prostu tych parapetów nie było i trzeba się było opierać na samym oknie, co już nie było takie wygodne. Później sobie jakoś, czy były takie w ogóle bardzo wąskie nawet, że nie można było kwiatków na nich postawić. No ale później ciocia sobie sprawiła już takie szerokie i już plastikowe, bo one były razem z nowymi oknami właśnie plastikowymi zamontowane. Była bardzo szczęśliwa z tego powodu, miała kwiatki wtedy. Czyli jak się okazuje, parapety w mieszkaniach są potrzebne. Są, zdecydowanie. Ja mam książki na parapetach u siebie w domu, ale też no, głównie kwiaty są właśnie poustawiane, no ale akurat w jednym z pokoi mamy też książki na parapecie. Gdybyśmy mieli tak zrobić katalog przedmiotów, które w tych twardych parapetach występują, to co my tam znajdziemy? Bo to są takie przedmioty, które pokoleniowo mogą się też niektórym kojarzyć, mogą wywoływać właśnie nutkę sentymentu i nostalgii. I nie powiem, że osoby, które nie wychowały się w tych czasach, też mogą coś dla siebie znaleźć, że jakby te przedmioty będą też wyzwalały ich wyobraźnię i będą mogły sobie jakby porównać swoje dzieciństwo z dzieciństwem Maćka. No, może zacznę paradoksalnie od innego przedmiotu, który nie jest w żaden sposób takim przedmiotem gdzieś tam z zachodu, czyli z Niemiec, to jest klucz francuski, który się pojawia w jednym z pierwszych rozdziałów. No i ten klucz francuski jest takim symbolem wielkiej tragedii, która spotyka bohaterów, no bo on służy do wyrównania wagi po okradzionej paczce. Taki klucz francuski waży gdzieś tam około kilograma. No i faktycznie tym bohaterom się przydarza taka historia, że dostają paczkę wybrakowaną, która jest dociążona właśnie kluczem francuskim. To tak, żeby powiedzmy pokazać, że kiedyś po prostu paczki były okradane, szczególnie te, które były wysyłane przez kolej, bo kolej była takim na początku lat 80. jednym z dominujących przewoźników, jeśli chodzi o paczki. No później, jak się ludzie połapali, że dostawali wybrakowane te paczki,
no to wysyłali przez takie firmy prywatne. I wtedy już 83-84 rok, no przyjeżdżał taki odpowiednik współczesnych kurierów i po prostu przywoził paczkę, no i tam była powiedzmy gwarancja taka, że nikt z tej paczki nic nie ukradł. To tak na marginesie. Natomiast jeśli chodzi o przedmioty takie właśnie z paczek, no to wszelkiego rodzaju słodycze, których oczywiście w sklepach nie było, chyba że w Peweksie, ale też no, w Peweksie nie każdy mógł sobie coś kupić, no bo trzeba było mieć bony towarowe, czy też, już nawet nie pamiętam, czy za dolary można było wtedy kupować, czy tylko były te bony towarowe, no bo, wiem, bo obrót walutą był jednak... Był taki moment, ale myślę, nielegalny. Że to lata 90. były, kiedy w Peweksach i Baltonach można było kupować za walutę. No w każdym obcą. Razie, no to słodycze, bardzo atrakcyjna forma, kawa na przykład, której też nie było, kawa jako forma wszelkich jakichś tam mini łapówek, form przekupstwa, form podziękowania, jak ktoś dostał paczkę kawy 250 gramów, no to to była duża rzecz. No i zabawki, klocki Lego, wiadomo. Piłka to, z podpisem. Piłka, tak, z podpisem trenera niemieckiej reprezentacji, pana Rummenigge, która jak się później okazała, była tylko, ten podpis był tylko nad drukiem, a nie faktycznym jakimś tam takim autografem złożonym na tej piłce. No dużo różnych rzeczy, które teraz zupełnie na nikim nie robią wrażenia, bo supermarkety są tym po prostu zawalone, no wtedy to były faktycznie takie rarytasy. Rarytasy. Nawet te zbieractwo tych papierków po czekoladzie, więc to tak. Wszystko miało jakieś swoje drugie życie. Oczywiście, puszek, jakichś opakowań po kakao, no tak było. I ciuchy, tam jest też opis butów, które dostaje bohater i nie za bardzo mu się podobają, więc to wszystko tutaj współistnieje i jest też takim... Białe buty do białe komunii. Białe buty, tak, no, tak. No tak. Elementem takim wyróżniającym jakby i też takim elementem, który dzieli właśnie. No na zasadzie takiej typowej zazdrości po prostu. No ci, którzy mieli te kolorowe rzeczy z paczek, no to byli takimi malowanymi ptakami po prostu. To bardzo było widoczne, no i bardzo typową reakcją wśród rówieśników jest odepchnięcie z grona takiego właśnie kolorowego ptaka, bo on ma coś czego inni nie mają. Jeżeli chodzi właśnie tutaj przedmiot, czyli taka namacalność, jak czytałam tą książkę, to wydawała mi się ona bardzo taka zmysłowa, bo tutaj każdym zmysłem możemy obserwować tą rzeczywistość, którą Maciuś, bohater nasz, opisuje. Jest i węch, te zapachy księgarni, świeżego chleba, taki... Piękna ta scena, kiedy zostaje do piekarni zaprowadzony i czuje ten zapach tego świeżego chleba. Mamy zapachy mieszkań. To też wydawało mi się bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o smak, mamy tę bułkę z dżemem, która najlepiej smakuje nad morzem. Co jeszcze mam, bo sobie tutaj wypisałam, żeby nie być gołosłowną. O właśnie, że ciasto najlepiej smakuje u kolegów. Czy to też jakiś jest nośnik pamięci, te takie bodźce zmysłowe? To znaczy ja faktycznie nie pamiętałem tego, ale kolega mi powiedział po przeczytaniu tej książki, że pamiętał, że ja w podstawówce dużo rzeczy wąchałem. Po prostu na przykład jak brałem książkę, no to ją wąchałem. Czy brałem na przykład aparaty fotograficzne, bardzo ładnie pachniały.
szczególnie takie nowe ze sklepu, jakiś Zenit 12XP, czy tam Smiena, one miały no, niesamowity zapach. I faktycznie ten zapach jakoś tak mimowolnie był mi potrzebny, żeby jakoś bardziej poczuć ten przedmiot. No i to się później przełożyło, no tak być może troszeczkę nieświadomie na właśnie na to, co w książce, bo dużo osób faktycznie zwraca na to uwagę, że jest ten świat taki zapachowy, mocno tam, mocno opisany. Do dziś mi zostało właśnie wąchanie książek. Czy to jest nowa książka, czy jakaś już tam, no, czy używana, no to właśnie jest to też taki zapach, który zawsze wzbudza we mnie jakieś dobre emocje. No tak mam po prostu. Zapach księgarni. Tam właśnie bardzo mi się podobał ten fragment, kiedy bohater wchodzi do księgarni i właśnie zwraca uwagę na zapach książek. To jest to, o czym pan mówi. Ja też wącham książki. Bardzo, bardzo lubię zapach książek i to takie upajające jest, kiedy się kupi książki i można je wszystkimi zmysłami, oprócz smaku oczywiście, chłonąć. I tutaj okazję, taki fragmencik, taki rozdziałik, mini rozdział. Zapach księgarni, jeden z najpiękniejszych zapachów. Trudno dostać ciekawe książki, chyba że ma się znajomości. Tata kolegi jest dyrektorem, ma wiele ładnych albumów, wszystkie spod lady. Tak nazywa sposób ich zdobywania. Znajoma zostawia mu z każdej dostawy najlepsze pozycje i umawiają się na odbiór. Zdarza mi się widzieć stosy książek, wynosi je z samochodu raz w miesiącu. Mnie zostaje zapach, właśnie ten albumowy. Gdzieś muszą być, pewnie pod ladą, choć lady oszklone, bo w nich też przecież stoją książki, ale takie zwykłe, szare, ze smutnymi okładkami. Może więc zapach dochodzi z zaplecza, albo jest tak intensywny, że został z tych kilku chwil, kiedy albumy stały na półkach i ktoś przyszedł i wykupił. Dalszy rozwój wypadków jest taki, że ten nasz bohater kupuje sobie książkę. Te książki też tu się pojawiają w tych twardych parapetach. Powiedział pan, że troszeczkę jest ta książka autobiograficzna. Proszę mi powiedzieć, czy jako dziecko książka miała dla pana dużą wartość? No to znaczy, teraz bym pewnie skłamał, gdybym powiedział, że miała jakąś wielką wartość. Na pewno nie miała takiej wartości jak aparaty fotograficzne, cały sprzęt do wywoływania zdjęć, rybki w akwarium, czy dużo, dużo innych różnych tak zwanych koników, które wtedy po prostu były, no bo dzieci się czymś musiały zajmować. Natomiast no, książki zawsze u nas w domu były, nie było ich może dużo, taki powiedzmy regał, jak się teraz w Ikei kupuje. Ale mama zawsze kupowała mi książki tam przy różnych okazjach, wypożyczałem też z biblioteki, no i zawsze coś tam się czytało. Natomiast żebym jakoś tam, żeby ona stanowiła dla mnie jakąś wielką wartość, no to takim molem książkowym nie byłem. Znałem osoby, które dużo, dużo więcej czytały. Tak myślę, że czytelniczo to się rozkręciłem dopiero gdzieś tam w średniej szkole. I zacząłem faktycznie czytać, no natomiast w podstawówce, no to wiadomo, lektury, jakieś tam takie żelazne pozycje typu Dzieci z Bullerbyn, no właśnie, pan chciałam o to zahaczyć, czy te Dzieci z Bullerbyn współdzieli pan razem z bohaterem tej książki, czy to jest książka pana dzieciństwa? Czy to tylko po prostu jest taki symbol w Nie, tej książce? Jest. To jest faktycznie książka mojego dzieciństwa i też taka forma ucieczki do jakichś takich w ogóle, do takiego wyobrażenia dzieciństwa arkadyjskiego, takiego bardzo szczęśliwego, gdzie, no, gdzie generalnie te dzieci są w grupie, mają różne przygody, żyją powiedzmy w pełnych rodzinach. No, ich życie jest pełne przygód, więc ja w ogóle Dzieci z Bullerbyn czytałem też na zasadzie takiej jakiejś autoterapii, będąc powiedzmy tam 8-9 czy 7-latkiem. Później czytałem córkom Dzieci z Bullerbyn. No już może nie było aż takiego zachwytu u nich,
jak był u mnie, nie podzieliły tego, no natomiast to faktycznie jest taka, jak myślę, jak u wielu po prostu młodych czytelników z tego naszego pokolenia, czyli powiedzmy, nie wiem, jaki pani jest rocznik, ale ci powiedzmy urodzeni w latach 70., no to myślę, że dzieci z Bullerbyn czytali. No bo jest to przede wszystkim świetna książka. Wiem, że Wojciech Bonowicz też dzieci z Bullerbyn lubi, bo też o tym wspomina, a troszkę też chyba od pana jest starszy. Więc myślę, że te dzieci z Bullerbyn, one łączą pokolenia bez względu na to, w którym roku się urodziły. Ja tu jeszcze do tej zmysłowości wrócę, bo mówiłam o smaku, węchu. Jest też słuch. To są takie dosyć wzruszające momenty, kiedy ten bohater słyszy rzeczy, których nie powinien, czyli szloch matki, i podsłuchuje sąsiadów. Wszyscy wiemy, że jak ktoś mieszka w bloku, to ta nośność dźwięków jest dosyć dobra. I to też jakby wyzwala takie dosyć smutne uczucia, bo on słyszy tego ojca, który napomina swoje dzieci i jakby wywołuje to tęsknotę. I mam takie pytanie właśnie o to, ile dziecko powinno usłyszeć, ile ten Maciuś powinien usłyszeć, żeby znieść tę całą sytuację? No, trudno powiedzieć, ile powinien usłyszeć, no bo też nie mamy, znaczy nigdy dziecko nie ma wpływu na to, co usłyszy. No chyba, że zostanie gdzieś tam na siłę od tego źródła dźwięku odseparowane. No, dzieci słyszą wbrew pozorom bardzo dużo i to wiem akurat, jako ojciec to mogę powiedzieć, że no często też trzeba uważać na to, co się mówi, bo no dzieci mają gumowe uszy, to jest, no ale no nawet jak usłyszą coś za dużo, no to zawsze powinna być jakby taka reakcja, że dziecko pyta, jeśli nie rozumie o coś. Gorzej jest, jak zapyta, a nie dostanie odpowiedzi i wtedy zamyka się w jakiejś tam, powiedzmy, niepewności, zastanawia się nad tym, co usłyszało, co jest dla niego niezrozumiałe. No Maciuś słyszy, jest scena, że podsłuchuje rozmowę swojej matki z nauczycielką i jest mu wtedy bardzo miło, bo mówią o nim słowami pełnymi troski. To w ogóle to tak nawet aż przypomniało mi się zdanie tak a propos pamięci. I to wtedy też dzieci lubią, myślę, słuchać o sobie, jak dorośli mówią właśnie w takich albo w pozytywnych słowach, albo na przykład właśnie że jest jakaś tam troska w tym, co mówią. Natomiast no, słyszy, no bo ma uszy, no to po prostu słyszy, jeżeli coś go zainteresuje, no to wtedy zaczyna już wtedy bardziej świadomie słuchać, tak jak tej rozmowy właśnie swoich sąsiadów, kolegów z ojcem, gdzie nawet sobie w pewnym momencie pomyślałem, że to może być taki troszeczkę taka przemocowa nawet forma rozmowy, no bo to jest takie jednak mówienie przez bardzo długi czas na temat jednego zdarzenia, no, które może być bardzo bolesne i ten bohater się tam w pewnym momencie zastanawia, że on już by wolał dostać po prostu w tyłek niż siedzieć jak na takim właśnie tureckim kazaniu i przez pół godziny słuchać wykładu na temat zasadności tego czynu, czy to było dobre, czy nie było dobre. No, także to tak. No to ten brak ojca też ujawnia się, pojawia się nie tylko właśnie w tej podsłuchanej rozmowie, ale też w przedmiotach właśnie. Ja ciągle będę koło tych przedmiotów krążyć, bo one jakby wyzwalają przeróżne możliwości interpretacyjne. I jest to akwarium, są te modele, podczas które jakby wyzwalają w tym chłopcu tęsknotę i poczucie tego braku, że z tatą byłoby inaczej, może byłoby lepiej. Więc tutaj jakby to wszystko nam się tak ładnie
ładnie wiąże. Dlaczego ja tak... Tak, bo to są też takie właśnie, ja myślę, dzieci mają też dużą skłonność do projektowania sobie pewnych zdarzeń, których... jakby w których nie mogą uczestniczyć i po prostu, no wiadomo, wyobraźnia dziecka jest wspaniała i automatycznie tworzy się jakieś tam alternatywne scenariusze, że teraz tu się męczę nad sklejaniem jakiegoś modelu samolotu, no natomiast gdybym to robił z ojcem, no to poszłoby nam lepiej, sprawniej, także... Tak myślę, że po prostu dzieci mają. Tak mają. Miałam o coś zapytać i teraz zostałam wybita z tropu. Ja też tak ciągle jakby poruszam ten problem tej zmysłowości, bo chciałabym nawiązać jeszcze do tego właśnie, do tych obrazów. Pan jest fotografem, robi pan zdjęcia i teraz jak pan bardziej obserwuje rzeczywistość? Okiem czy resztą zmysłów? No obecnie mam taki, można powiedzieć, znaczy ja mam takie fazy właśnie, jeśli chodzi o robienie zdjęć. I teraz właśnie od jakiegoś czasu mam taką mocno intensywną fazę fotograficzną, gdzie robię bardzo dużo zdjęć. No pewnie to może za miesiąc przejdzie i później znowu będzie jakaś tam miesięczna przerwa. Natomiast wydaje mi się, że jednak fotografia jest dla mnie chyba ważniejszym medium niż pisanie. Gdybym mógł na przykład z jednej z tych rzeczy zrezygnować całkowicie, no to na pewno bym nie zrezygnował z fotografii. Dlatego, że dla mnie fotografia jest jakąś kanwą dla nowych narracji i jak mam zdjęcie, to nawet mogę sobie jakąś, powiedzmy, treść wokół tego zdjęcia gdzieś tam w głowie układać. No natomiast no samo pisanie też jest ważne, jak najbardziej, ale wydaje mi się, że chyba na tę chwilę to jednak fotografia. No pytam o to, dlatego że jeszcze zanim się dowiedziałam, że pan fotografuje, to czytając Twarde parapety, bo z doktorem Bianką mam troszeczkę inaczej. Rzeczywiście są obrazowe, są takimi wycinkami, ale tam jest dużo z takiego podsłuchiwania, z takiego oglądania rzeczywistości, podsłuchiwania rzeczywistości, a te Twarde parapety nawet tak formalnie, one przypominają mi troszkę album ze zdjęciami. Z tego względu, że i ta narracja ośmioletnia linearnie się nam prowadzi, ale jakby każdy rozdział to osobna historia. Nie chcę powiedzieć, że tutaj jest jakieś zaburzenie fabularne czy tak dalej, bo to wszystko ma taką ciągłość, ale właśnie tak jakby z takich zdjęć oglądanych w albumie. Tutaj mamy szkołę, tutaj jakieś wycinki z wakacji, tutaj jakieś spotkanie rodzinne, więc jakby nawet sama kompozycja tej książki, nie wiem, czy to było zamierzone, czy po prostu tak się to panu pisało, że gdzieś tam właśnie taki obrazowość i taka składka z takich małych fragmencików. To prawda, bo jak w ogóle jak zacząłem pisać tą książkę, najpierw napisałem właśnie chyba pierwsze dwa rozdziały, no i później już wiedziałem, że będę ją pisał, miałem w ogóle całą fabułę w głowie, no ale stwierdziłem, że muszę właśnie sięgnąć do tej pamięci, od której zaczęliśmy. No i im głębiej sięgałem, tym pojawiało mi się więcej obrazów. Te obrazy implikowały kolejne. Tworzyła się właśnie taka mapa. Ja to po prostu sobie zapisywałem hasłowo i z tych wszystkich haseł powstały rozdziały. Czyli jak był na przykład, przypomniał mi się klucz francuski, no to już miałem obraz, jakby zdjęcie tego klucza francuskiego i wiedziałem, w jakim kontekście ten klucz się ma pojawić. Czy była to na przykład, czy był to, powiedzmy, ten zapach chleba, czyli też już była jakaś konkretna sytuacja w piekarni. No i to później na zasadzie takich
klocków ułożonych właśnie na osi czasu stworzyło po prostu fabułę. Także no, pani trop tutaj był jak najbardziej dobry. To było, najpierw były te właśnie tak zwane punkty i później na bazie tych punktów powstały rozdziały. One nawet nie były pisane w niektórych momentach chronologicznie, tylko dopiero na końcu zostały ułożone. W ten sposób. Tak, mówimy tak troszeczkę o tej książce na okrętkę. Ja specjalnie nie wchodzę w fabułę, nie chcąc osobom, które jeszcze nie przeczytały, psuć tutaj przyjemności czytania i odkrywania tego świata i tego dojrzewania tego młodego bohatera. Jeżeli chodzi właśnie o to takie spojrzenie fotograficzne, to od razu tekst Rolanda Bartha mi się przypomniał, Światło obrazu. I to rozdzielenie na punktum i studium. I właśnie robi to pan fantastycznie, moim zdaniem, czy świadomie, czy podświadomie, bo to jest jakby na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie tej narracji i wybierania fabuły, zarówno w Doktorze Bianco i w Twardych parapetach, z tego ogółu, z tej całej historii wycinamy ten skrawek i dodatkowo to punktum, które właśnie znowu wrócę do tych przedmiotów, które się gdzieś tam pojawiają. To są takie momenty, które nas przykuwają i które gdzieś tam wiercają nam się czytelnikowi w głowę i wyzwalają jakieś emocje. Więc widać tutaj to fotograficzne oko doskonale. No tak, właśnie to punktum właśnie, o którym pani mówi, to jest dla mnie taki też jeden właśnie z naczelnych elementów, jeśli mówimy o fotografii właśnie. Ja lubię takie zdjęcia, które niekoniecznie są ewidentne, powiedzmy, w tym takim klasycznym złotym podziale, tylko coś się dzieje gdzieś tam na totalnym marginesie i to jest ten powód, dla którego właśnie zdjęcie zostało zrobione. I faktycznie może w Doktorze Bianco no to punktum też się pojawia, bo jest takie właśnie przesunięcie tego istotnego punktu zupełnie, czasami niespodziewanie, tak mi się wydaje. I nie o to chodzi, o co chodzi w tej głównej narracji, tylko jest tak, jak na przykład, teraz mi się przypomniało w opowiadaniu o kobiecie, która szyje sobie garsonkę do trumny i tu może nie zdradzę w żaden sposób fabuły, no ale generalnie chodzi o te dwa guziki, fabuła, o te dwa guziki, które już później są widoczne w trumnie. Tak. I to jest też, można powiedzieć, takie jakby literackie punktum tego opowiadania. Nie ten cały proces przymierzania tej garsonki, tak, tylko to właśnie te guziki, które automatycznie rzutują na cały konflikt, jaki po prostu od początku między tymi paniami był. Tak, bo drodzy Państwo, Doktor Bianco i inne opowiadania, to są takie opowiadania dość szczególne, bo to są takie mikrohistorie, które pozostawiają czytelnika w zawieszeniu. Pan to tak tworzy, że właśnie nie mamy, sami sobie musimy dopowiedzieć, sami sobie musimy postawić pytania, odpowiedzieć i jakby zrekonstruować to, co się tam dzieje. Czyli to też taka właśnie fotograficzny zabieg. Tak jak pan mówi, dostajemy zdjęcie, musimy sobie wymyślić historię, opowiedzieć historię. Jak wygląda warsztat nad takim migawkową narracją? Czy pan ma na przykład historię ułożoną i potem po prostu odcina pan koniec? No akurat w przypadku Doktora Bianco, no to są, znaczy no nie wiem w sumie, jak wygląda warsztat, no po prostu jest jakaś myśl, na przykład jest myśl taka, że można sobie szyć, powiedzmy, ubranie do trumny, jeśli się już będziemy trzymać tego opowiadania, o którym wspomniałem, no bo wiele osób chciałoby też i w trumnie dobrze wyglądać, mimo że to już jest zupełnie jakby poza tą osobą, już przecież ona nie żyje. No i nagle się pojawia właśnie ta myśl, że ktoś może, powiedzmy, wykonać dużą pracę, żeby sobie uszyć taki strój do trumny.
No i zaczynam to po prostu pisać, a w trakcie pisania pojawiają się już jakieś tam nowe elementy, także które budują tą całą fabułę, no więc tak trudno mi mówić o warsztacie. Taki strumień po prostu świadomości. Taki strumień, no, który w pewnym momencie należy przerwać. Mhm. No bo te opowiadania zaczynają się gdzieś tam w jakimś, wydawałoby się, mało istotnym momencie i właśnie też w tym mało istotnym momencie się kończą. To są takie... Wydawałoby się, że takie błahe, nieistotne są czasami te momenty, takie mało literackie i rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Bo one są w sumie błahe, to są po prostu zdarzenia takie, po prostu nad którymi się trzeba pochylić. Takie, których na co dzień się po prostu, na które się nie zwraca uwagi. No po prostu o takich rzeczach tutaj w Doktorze Bianco chciałem pisać, o takim życiu, które jest gdzieś na podorędziu i tak jak się robi zdjęcia po prostu, trzeba się tą taką chwilową uważnością jakby wykazać i znaleźć ten jeden, ten moment, który będzie po prostu kanwą już później dla całego opowiadania. Jak teraz tak pan mówi, opowiada, to skojarzyły mi się Szczeliny Istnienia Brachczajny, czyli też jakby z tych takich zwykłych, codziennych chwil wyciągnięte coś więcej, bo te opowiadania, mimo tego, że traktują o takich prozaicznych, by się wydawało, rzeczy, to ten nośnik emocji, nośnik interpretacji jest dość mocny. No tego nie czytałem akurat, natomiast to jest taka, nawet był chyba w książkach, w nowych książkach była recenzja właśnie tego zbioru opowiadań, która miała tytuł Proza życia. No tak, jakkolwiek banalnie to brzmi, no jest to właśnie taka proza życia po prostu. Proste historie. Jacy są bohaterowie opowiadań doktora Bianco? No w większości chyba jacyś pogubieni troszeczkę, znajdujący się w jakichś takich krytycznych, być może przełomowych, ale oni nawet o tym nie wiedzą, w momentach swojego życia, szukający swojego miejsca, zadający sobie pytania nad sensem tego, co robią. No jest tych opowiadań sporo, bo tam jest, nie wiem, z 20 tych opowiadań chyba, czy z 18. 19. No, wiodą jakieś zwykłe życia. Nawet bohaterka opowiadania Karteczki, która, to są takie właśnie dwa opowiadania, Karteczki. No wyjątkowe jest to opowiadanie. Tak, właśnie Karteczki i on też zaczynał od skromnego domku. No to są takie opowiadania, które się troszeczkę wymykają tej, no takiej konstrukcji, jeśli chodzi o typ bohatera, jakby taki w cudzysłowie jego status i tak dalej. No ale tak stwierdziliśmy z redaktorką, że one mogą być tutaj. Ale nawet ta bohaterka opowiadania Karteczki też prowadzi jakieś zwykłe życie, no bo jest taką, jest panią domu, zajmuje się po prostu kompleksową obsługą swojego męża. Niby nie robi nic wyjątkowego, a tak naprawdę robi też coś bardzo wyjątkowego, no bo zapewnia mu, to znaczy tworzy mu taką po prostu dobrą przestrzeń do jego życia zawodowego, dzięki czemu mogą sobie funkcjonować w ładnym domu i słuchać wieczorami Billa Evansa, także, ale też to jest takie proste życie. No i właśnie tak jak pan mówi, niby te dwie postaci się, te dwa opowiadania się wymykają, ale jednak łączy to wszystko, to rozczarowanie, bo tam też w tych Karteczkach jest ten moment, znaczy my jesteśmy jako czytelnicy świadkami tego odkrycia i ono jest niedopowiedziane, możemy się domyślać reakcji, ale też właśnie podejrzewam, że to rozczarowanie później tym cudownym takim, tą wizją tego małżeństwa idealnego może być mocne. No.
znowu wracając do pamięci, ta pamięć będzie się teraz nam przeplatać, ten tablet, którym, że tak powiem, tak, posiłkuje się mąż pani, jest też formą właśnie taką wspomagającą pamięć. Tak. Ja w tym nie widzę nic złego osobiście. Nie będę mówił, o co chodzi, to już sobie czytelnicy doczytają. Natomiast ważne są intencje, a nie narzędzia. Cel uświęca środki tak, troszeczkę. Tak. Ja nie wiem, czy kobiety mają na to takie same spojrzenie, bo tutaj właśnie rozmawiałyśmy o tym opowiadaniu przed pracą, więc zdania są podzielone jednak, ale no i bardzo dobrze. Tak jak pan mówi, mi też tak się skojarzyło, że może ten bohater będzie miał, no właśnie, gdyby to opowiadanie pociągnąć dalej, można byłoby się przypuszczać, że może ma jakieś zaburzenia pamięci, że jakaś choroba albo i tak dalej, a my zostajemy po prostu właśnie z takim otwartym zakończeniem i sami sobie możemy tą historię dopisać tak jak chcemy ją widzieć i to też jest bardzo, bardzo dobre w tych opowiadaniach. One są wzruszające, one traktują o poważnych tematach i najbardziej mnie wzruszyły te opowiadania, które mówią o Bożym Narodzeniu. Czy to jest taki okres, który gdzieś wyzwala takie emocje, które są związane właśnie z tym rozczarowaniem? No to znaczy dla mnie osobiście, tak jak wszelkie, jak większość powiedzmy świąt, są to takie momenty dość mocno przewartościowane w tej codzienności. Taki moment, powiedzmy, nieodzownie związany z Bożym Narodzeniem, z Wigilią, składanie sobie życzeń, gdzie na przykład w ciągu roku mamy zupełnie inną, znaczy inne relacje. Ja nie mówię o wszystkich, no bo dla kogoś to może być jak najbardziej wartość. Natomiast ja widzę w tych wszystkich rytuałach, takich właśnie związanych ze świętami, dużo takiej troszeczkę niezamierzonego fałszowania rzeczywistości. I ten bohater właśnie, pewnie mówi pani o opowiadaniu o ojcu i dwóch córkach, znajduje jakiś sposób, żeby te święta Bożego Narodzenia jednak poszły w innym kierunku i żeby były troszeczkę, powiedzmy, dalsze od takiej corocznej sztampy. Czy później opowiadanie o mężczyźnie, który dostaje list od córki. Tak. Albo to, gdzie chce kupić telewizor. No właśnie. Jakoś strasznie to Boże Narodzenie wyeksploatowałem, takie mam wrażenie. Tak. Ja się tak zastanawiałam, czy pisał je pan w okolicach świąt i stąd. Nie, to... zbieg okoliczności. To chyba zbieg okoliczności. No, natomiast faktycznie trzy opowiadania z Bożym Narodzeniem w tle. No, być może ja mam jakiś głębszy problem z tym, nie chciałbym o tym mówić, ale to wszystko, co generalnie na sercu, to później wychodzi. Nie zawsze, ale czasami w książkach. No, podoba mi się taki model na przykład spędzania właśnie świąt Bożego Narodzenia daleki od takiego tradycyjnego ujęcia, czyli na przykład wyjazd gdzieś w góry i spędzanie tego po prostu jako czasu wolnego. Kwestia jest też po prostu tego, jak ludzie podchodzą w ogóle do świąt. Ci, którzy są wierzący, no to wiadomo, że będą spędzali zgodnie z tą literą taką, powiedzmy, daną przez Kościół. Ja jestem od tego daleki. Ja jeszcze może nawiążę do takiej kategorii patrzeć i widzieć, bo kiedy czyta się te pana opowiadania, bądź tą powieść, która jest właśnie takim zlepkiem malutkich takich mikrohistorii, malusieńkich opowiadań, no właśnie widać w tym, że pan nie tylko patrzy, ale widzi, czyli jeszcze do tego wszystkiego ta rzeczywistość jest taka pogłębiona.
Znaczy to też chyba troszeczkę z takim jakby fotograficznym zacięciem, że nawet żeby zrobić zdjęcie zwykłej, nie wiem, przyczepy. Widziałam ostatnio przyczepę na pana zdjęciu na Facebooku, więc oprócz tego ona musi mieć jakiś nośnik poza ten materiał, poza tym materialnym. I tak wydaje mi się, że w tym doktorze Bianco tak jest, że pan widzi, nie znaczy, tylko patrzy. Mnie interesuje faktycznie, to też można tutaj jakiś znak równości postawić między pisaniem a tym patrzeniem fotograficznym. Mnie interesuje detal, bo po prostu świat się składa z detali w takim, myślę, jakimś codziennym pośpiechu. Nie zwracamy na to uwagi. Jeśli chodzi o zdjęcie przyczepy, no to tam głównie mi chodziło o cień, który bardzo ładnie się wokół tej przyczepy rozłożył. No, a to taka klasyczna przyczepa Niewiadów, tam chyba N126, bardzo popularna kiedyś w latach 80. Jest takich przyczep sporo, ale takiego cienia nie zawsze. To znaczy, ale takich cieni nie zawsze. No i tak samo jest z budowaniem tego świata przedstawionego. No, dobrze jest, ja na przykład lubię, czytając książkę, czy powieść, czy opowiadanie, widzieć, w jakiej przestrzeni poruszają się bohaterowie, jakie mają meble, powiedzmy, no może nie do końca, jakie mają książki na półkach, no ale czym się zajmują na przykład, czy mają pieniądze, czy nie mają, czy klepią biedę. To jest dla mnie bardzo istotne, jeśli chodzi o konstrukcję bohatera. No i tak właśnie patrzę na ten świat i tak przedstawiam go w tych historiach. No to tak. Jest fabuła i są te cienie. Rzeczywiście tak. W tych opowiadaniach zawsze coś za plecami, że tak powiem, tych bohaterów gdzieś się tam wymyka. Jeszcze bym tak zahaczyła o takie opowiadanie o listonoszu. To też bardzo ciekawe. Jak pan pokazuje właśnie zawody, które wydawałoby się, że już odchodzą do lamusa, a tutaj jest też takim nośnikiem człowieka, który idzie przez tą kamienicę, wysłuchuje historii i jest posłańcem dobrej albo złej nowiny. No to znaczy ten listonosz, to jest, on jest oczywiście listonoszem, no, natomiast on jest nie tylko listonoszem. Nie będę mówił, czym on się zajmuje tutaj, no ale też jest, przez to właśnie, czym się zajmuje, jest posłańcem bardzo dobrej nowiny, myślę. Także listy z jednej strony, a ta druga nowina z drugiej strony. I on jest też jednocześnie takim ogniwem spajającym tych bohaterów. On się pojawia gdzieś tam w środku książki. No i jak ktoś uważnie przeczyta, no to pojawia się jeszcze raz. To faktycznie ci bohaterowie spotykają się, w zasadzie większość bohaterów spotyka się z tym listonoszem w różnych celach oczywiście. Natomiast no to jest dla mnie taki człowiek, chyba jeden z niewielu bohaterów, który jest po prostu całkowicie spełniony. On na tę chwilę, gdy zostaje właśnie w tym opowiadaniu przyłapany, w tym właśnie opowiadaniu o nim, no bo tam jest jeszcze jedno opowiadanie, kiedy on przychodzi do jednego z bohaterów, no to on jest w sumie, znaczy daleko mi jest od takich kategorii, że ktoś jest szczęśliwy, no bo nie ma chyba czegoś takiego jak absolutne szczęście, można się przez chwilę poczuć, no ale... Zadowolony. Ale jest zadowolony, tak. Podczas gdy większość z tych bohaterów jest targanych jakimiś obawami, są albo smutni, albo rozczarowani, albo zdesperowani, to on jeden, jako ten, jak pani powiedziała, posłannik dobrej nowiny, jest po prostu człowiekiem zadowolonym z życia. Dlatego właśnie o nim mówię, żeby nie było, że tylko są tacy przygnębieni bohaterowie, bo rzeczywiście nośnik tych emocji w doktorze Bianco jest dosyć duży,
i te opowiadania mocno grają na emocjach, ale ten listonosz właśnie jest taką postacią, która rozbija troszeczkę te opowiadania. Jeżeli chodzi o samą formę opowiadań, no jakby według mnie przechodzi renesans i coraz więcej osób po opowiadania sięga i coraz chętniej czyta się opowiadania. Proszę mi powiedzieć, kto jest dla pana takim autorytetem literackim, jeżeli chodzi o opowiadania, bo pewnie pan opowiadania czyta. Tak, to znaczy w tej chwili już mniej. Z tego względu, że teraz właśnie pracuję nad powieścią, no więc czytam powieści, ale przez bardzo długi czas w sumie czytałem wyłącznie opowiadania. No na pewno z autorów polskich, no to jest Marek Nowakowski, którego no w sumie od zawsze czytałem. To jeśli chodzi o polskich autorów. Bardzo lubię Raymonda Carvera. No zresztą tutaj też się nie ma co oszukiwać. Ten doktor Bianco jest tak troszeczkę tym Carverem inspirowany, jeśli chodzi o taką, myślę, ultrakrótką formę. To jest też pisarz, który był bardzo ważny, no jest ciągle ważny, nawet wracam wielokrotnie do jego różnych zbiorów opowiadań. Z polskich autorów, no lubię również Kornela Filipowicza. Ostatnio poznałem właśnie Zygmunta Haupta, w związku z tym, że byłem zaproszony na festiwal do Gorlic. No i przeczytałem, można powiedzieć, w połowie jestem tej przepasnej księgi, czyli Diabła Baskijskiego. George Sanders również taki wydał zbiór, to znaczy ukazał się w Wabie 10 grudnia. Colin Barrett, którego z kolei wielką fanką stała się moja córka 13-letnia, bo na wakacjach to czytała Młode Skóry, taki właśnie zbiór opowiadań wydany przez takie wydawnictwo wrocławskie, które gdzieś tam działa na marginesie tego Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. To bardzo polecam. Właśnie kiedyś z Miłką Jankowską rozmawiałem na temat tego właśnie autora i ona mówi, że jakoś tak w Polsce przeszedł troszeczkę bez echa. Natomiast są to bardzo dobre opowiadania. To też serdecznie polecam. No to drodzy Państwo, jeżeli szukacie inspiracji, to mam nadzieję, że wszystkie nazwiska są wynotowane i jutro szturmem weźmiecie bibliotekę w poszukiwaniu tych nazwisk. Czy są jakieś pytania? Nie, koleżanka mi tutaj kiwa głową, że nie. Ja bym chciała zostawić Państwa jeszcze z takim troszeczkę niedosytem. Nie chciałabym wszystkiego zdradzać, o wszystkim opowiadać, bo w opowiadaniach jest tak, że najlepiej samemu to wszystko odczuć jako czytelnik, czuły czytelnik. Ale mnie zaintrygowała ta powieść, bo ja jestem bardzo ciekawa, jak Pan z tych mikrohistorii przejdzie do takiej makrohistorii w powieści. No, nie może pan zdradzać. Nie, to znaczy nawet nie chodzi. Mi jest trudno mówić po prostu o warsztacie, o tym już pani wcześniej pytała. No będzie na pewno gruba, bo już w tej chwili mam gdzieś tam w okolicach 450 stron, natomiast jeszcze do zakończenia pewnie zostało z 200. No później jak będzie dobry redaktor albo redaktorka, no to liczę, że powiedzmy zetną ze 100-150 stron. No to w takim razie czekamy. Trudno mi teraz powiedzieć, no bałem się tego bardzo, no bo jednak przejście od tekstów, które mają po kilkanaście stron, do jakiejś takiej większej formy, to jest zawsze wyzwanie, no ale po,
takim małym kryzysie na początku, teraz już całkiem fajnie mi się pisze i no zobaczymy. To, co mogę powiedzieć, no to będzie powieść oczywiście współczesna, dziejąca się tu i teraz, natomiast też z takimi troszeczkę odwołaniami do lat 90. Co będzie oczywiście wynikało z fabuły. Będzie 8 bohaterów, dużo, tak. No i zobaczymy. Zamierzam ją skończyć do marca przyszłego roku, tak żeby powiedzmy na 2022 rok już była gotowa i wydana. No to trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję. I mamy nadzieję, że się spotkamy przy okazji czegoś grubszego. Chociaż opowiadania warto czytać i ja Państwu serdecznie polecam. Panie Maćku, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za tą miłą rozmowę. Drodzy Państwo, dziękuję za obecność. Zapraszam oczywiście do biblioteki, bo dr Bianko i inne opowiadania już wkrótce już jest w opracowaniu i na pewno lada dzień zejdzie do wypożyczalni, więc można sobie na własnej skórze przekonać się, jak piękne są te opowiadania. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za uwagę. Do zobaczenia.